Siemka Tułemka, dzisiaj trzeba by trochę zwiększyć nasz damage, bo trochę z tyłu zostajemy. Mamy te prawie 21 tysięcy power ranku, a wcale nie bijemy na tyle, ile wyglądamy. Właśnie, trzeba pozamieniać statystyki w gemach. Zostawiłem tutaj pod kamerką, tutaj o, jest napisane, ile boostów potrzebujemy w dany gem, dany. Nie, bo są duże gemy i małe, nie? Tutaj macie to rozpiskę. No i poszczególne z tych powinniśmy rozdać odpowiednią ilość tych kryształków. Czyli na przykład tutaj w sumie na tych trzech dużych, widzicie, Empower Gems, mamy coś takiego, że mamy 4 w Magic Damage boosty i 5 boostów Critical Damage. Boost to jest taki jeden kamyczek tutaj włożony. Czyli na przykład na tym gemie mamy tutaj 2 boosty włożone już w Magic Damage i jeden w Critical Damage. Czyli pozostało nam włożyć 4 boosty w Critical Damage i 2 boosty, tak, i 2 boosty w Magical Damage. Czyli powinniśmy zrobić, że tutaj jeden w Magical i 2 w Critical, czyli tutaj w Critical już jest 2. I tutaj jeden w Magical i 2 w Critical Hit. Damage. Tak. A ta pozostała statystyka, która będzie bez, w ogóle bez żadnego wzmocnienia, to będzie Critical Hit. Jeden gem już z tych dużych mamy ustawiony, więc chciałbym dzisiaj te dwa duże jeszcze zrobić. Oczywiście do tego potrzebujemy takich zamieniaczy statystyk. Tutaj je wytworzymy sobie. One kosztują nas Lunar Soul, Binding Darkness po 4 na sztukę, no i Eye of Cthulhu. No jak widzicie, Binding Darkness znowu nam siadło. Niestety tak to jest z tym Binding Darkness. Dzisiaj chociaż te statystyki na tych dużych gemach właśnie chciałbym sobie ustalić. Czyli tak, najłatwiej musimy sobie pomyśleć, bo to nie jest tak, że sobie zaczniemy klikać, tylko musimy jak najoszczędniej to robić, bo to duże koszta są każdej zmiany. No dobrze, zobaczmy. Chcielibyśmy zrobić te dwa gemy tak samo. Czyli na pustej statystyce Critical Hit, z jednym boostem Magical Damage i z dwoma boostami Critical Damage. Dopóki mamy tutaj Physical Damage i nie zamienimy go na Critical Hit, to pula statystyk jest dużo mniejsza, znaczy dużo, o jedną statystykę mniejszą, czyli mamy większe szanse, że trafimy tą, którą chcemy. Bo na przykład jak zmienię tutaj na Critical Hit, to tutaj już może mi wtedy Magical Damage wskoczyć, a tego nie chcemy. Prawda? A gorzej może też nam Physical Damage wskoczyć. No, my nie chcemy tego. Więc dopóki tutaj jest, to ani Physical Damage, ani Magical Damage nie wejdzie tutaj nam. Oczywiście może Critical Hit wejść niechcący, no o, tak jak wszedł teraz. Ale my chcemy Critical Damage. O, jest. Dobra. Teraz musimy tutaj ustalić Magical Damage. No ale nie ustalimy go dopóki tu jest Physical, bo nie można mieć jednocześnie Magical i Physical. I tak samo nie można, to tak jakby mieć dwa Damage, nie? A nie można mieć dwa razy tej samej statystyki. Można mieć tylko raz ją. Więc tutaj potrzebujemy Critical Hit, jest siadło. I tutaj Magical Damage. I siadło. Dobrze, jednego mamy zrobionego. Ale zobaczcie, 6 tych zmieniaczy poszło. 6 na jedną. Ach. Na Rampage bym sobie skoczył. Tutaj musimy tutaj ustawić Critical Hit i tutaj Magical Damage. Siadło w dwa. Dobra. To ja oczywiście bym sobie skoczył, jeśli to jest możliwe, na Rampage, bo Rampage'ów się nie przegapia. World is full. Dobra. Szybko im. 30 sekund niecałe już był full. Chociaż jakby mi się udało tam się jeszcze dostać, to chętnie. No trudno, przepadło. To te trzy duże już mamy tak jak chcemy. A nie pokazałem, czy tam wzrósł nam koeficjent, ale powinien wzrósł. Zobaczcie, już mamy 2,2 miliona, a ostatnio mieliśmy 1,5, nie? Więc tutaj już jest fajnie. I teraz tak jak widzicie tam według tych statystyk, to potrzebujemy jeszcze mieć 11 w Magical Damage
i 7 w Critical Damage. No i będziemy to podobnie robić tutaj, tylko że tego jest teraz tutaj dużo więcej, nie? To jest lipa, że trzeba tutaj wszystko sobie poogarniać. Tutaj już jednego widzę mamy zrobionego, nawet dwa. Dwa niebieskie już są zrobione. Ile tam miało być tego Magical? 11. Czyli tylko na jednym gemie może być w Critical Damage dwie gwiazdki. O, ten też już jest zrobiony, no i ślicznie. Tutaj damy sobie Critical Hit, a tutaj Magical Damage, to dobrze. I tu już jest Critical Damage, dobra. Czyli tutaj trzeba Critical Damage ustawić, a tutaj Magical Damage. No. Tu jest trochę patowa sytuacja, bo te dwie statystyki ze sobą musimy zamienić. Chociaż moglibyśmy chyba HP zostawić już. Bo który Critical Hitu nam chyba nie będzie potrzebny, jak jeszcze ulepszymy te gemy. Ale dobra, jak już mamy na jednej tutaj ten Critical Damage na dwa, to już reszta tylko Magical Damage. Już widzę, że większość mamy tu porobione, tak po troszku to robiłem. Tu jest dobrze, tu już jest dobrze. Tu już jest dobrze. Tu zostały nam de facto tylko dwa gemy do zrobienia. No. Dobra. Tu jest do zrobienia. Tutaj te dwie statystyki między sobą zamienić. A tutaj trzeba wszystkie trzy uporządkować. No dobra. To na razie więcej nie zrobimy. Musimy jeszcze pofarmić Binding Darkness. Tak, im wyższy poziom Shadow Towerki, tym więcej tego i częściej leci, więc no ultra, no, najlepiej to farmić. Może by się dostał jakąś farmę, to by było super. Tego Binding Darkness. No oczywiście nie farmę Binding Darkness, tylko na przykład Hydra. I tam jest dość tych mobów małych, bym sobie to porobił. A teraz jeszcze byśmy sobie polepszali. O! Może się uda na Rampage. Jest jakiś corner. No i super. Chociaż to nie jest corner. Znaczy to nie jest taki, jakbym chciał. No ale dobra. Co to jest? Zobaczmy. Może to jest farma. A, tak, to jest farma 10. No tak. Tylko mnie na zewnątrz rzuciło, widzicie? To jest ten ziomek z misją. A nie, tu można wejść, dobra. Tutaj ktoś to rozwala, tu jest ziomek z misją. No może sobie poekspimy chwilkę. O, zobaczcie. Bierzecie od tego NPC-ta misję. O, nawet Rampage tutaj spada. I tutaj mamy tą misję. Może już to okienko wyłączę, co? Na razie, bo będzie nam zasłaniać. Mamy taką... to jest taka farma, gościu tam stoi, jakieś tu moby spadają. Gościu to rozwala i dostajemy do tej misji tutaj te zabite moby i dostajemy outpost, no taka farma expa, bo dostaniemy za to dużo expa, nie? Za zrobienie outpostu. No nieważne. Chociaż jedno by zrobili, to bym mógł kontynuować nasz odcinek. No jeszcze tylko 4 grzybki rozwalcie. Dobrze, ślicznie. Widzicie? 118 tysięcy expa dostałem. Bardzo dużo. Dobra, wracając do naszej postaci, bo sobie zaraz tutaj pofarmię tego expa oczywiście. To my mamy jeszcze... Widzicie, te już są pomaksowane, ale mamy jeszcze 2 gemy niezmaksowane. I ten jest na 21 poziomie. 22, ślicznie. Ja bym chciał go tak do 24 doprowadzić. No, chociaż będzie to ciężkie. Oj, Gemdastu nam jeszcze zabraknie. No, jest lipa. Jest lipa. No już bym mógł 2 ostatnie levely na kotkach podciągnąć, nie? W sumie do poniedziałku nie ma aż tak daleko, nie pali nam się, a niebieskiego Gemdastu nie mam jakoś super dużo też. Dobra, mamy zmaksowany. Patrzcie, 2014. To jest porządny gem. To daje dużo. Ciekawe, jak tam nam coefficient wzrósł. Chyba nieznacznie. Pewnie trzeba by odświeżyć. Dobra. To co jeszcze mogę zrobić? A,
Nie siadło. Tutaj byśmy mogli jeszcze spróbować. No to jest ostatni gem do ulepszenia. Oczywiście niedługo wejdą te nowe. Ale tutaj byśmy na razie się skupili na tym. Więc ja bym sobie poleciał i spróbował pofarmić. W takim tempie to tego tutaj nie zrobimy. Spróbowałbym sobie pofarmić trochę tego Binding Darkness. I może by nam się udało właśnie jeszcze dzisiaj zrobić właśnie jeszcze te dwa gemy, nie? Może by się udało jeszcze je ulepszyć, żeby pozamieniać im statystyki. A tego niebieskiego? No boosterów nam znowu brakuje. Mógłbym trochę spróbować tam ulepszyć do tych lapisów, no ale co? Jeden, góra, dwa levele dzisiaj podciągniemy sobie jeszcze i to już koniec. Więcej nie damy rady. Dobra. Tak sobie myślę, no chyba tą farmę sobie tutaj porobię. Do samego końca, aż te 20 outpostów mi wejdzie. To wtedy tutaj jakiś level znowu wpadnie, troszkę mastery nam podciągnie, prawda? Tutaj mamy już 328, o zaraz 400 będzie tutaj total, czyli będzie kolejna odznaka. Jeszcze dzisiaj, oprócz tego farmienia Binding Darkness, to oczywiście tego już nie będę nagrywał, bo to już pokazywałem, ale tutaj bym sobie jeszcze spróbował jakieś mounty z Geoda zdobyć. Zobaczcie, mam już 70 poziom. Tutaj jakieś... Czemu to ma jakąś inną ikonkę, widzicie? Wytyfy. To ma ikonkę mounta, a jest napisane 3 mastery reliquaries, tak jak tutaj. Dziwne. Może mi się coś skopało. No w każdym razie. W każdym razie. Zrobiłbym sobie jeszcze parę leveli Geoda, dlatego że mam nadzieję tutaj na właśnie te kolejne 5 relikwary. I dzisiaj mi wypadł jeszcze rare z tego, z jajka, więc 10 tysięcy kryształów mi wpadło. Już troszkę oczywiście zużyłem. Ale myślę, że uda nam się jeszcze napełnić jakiś jeden ten relikwary, uda nam się zrobić do niego metamater. No, takie pierdowe, to nie wiem, czy to wszystko w tym odcinku, ale tak w najbliższym, że jeszcze troszkę podciągniemy sobie tego Geoda tutaj. Już prawie wszystko stelarowe. No, dobra, to taka mała przerwa w sumie. Ja sobie pójdę te parę rzeczy załatwić, dla was to pewnie sekunda. Zebrałem parę Binding Darkness, parę nawet, więcej niż parę. Trochę tego było. No, mam nadzieję, że teraz uda nam się coś konstruktywnego z tego zrobić. Mianowicie tutaj wytworzymy sobie oczywiście 5 tylko na 5 nas stać. O właśnie, tylko na 5 nas stać, bardzo lipa. Ale w sumie to mam 8. W sumie to mam 8, bo wcześniej jeszcze sobie zrobiłem parę. Tutaj mamy, o widzicie, 8 Contained House Spark. Jeszcze jakbyśmy, jeszcze raz nam się udało z jakiegoś bossa zdobyć na hardzie, bo na hardzie się dostaje po 3, to byśmy mieli jeszcze na jedno. Jak się nie uda, to pewnie jeszcze po jedno polecę. No ale liczę na to, że 8 nam tutaj wystarczy. Chociaż nie wiem sam. Jak to było? Jak to było, że tylko na jednym gemie miało być na dwóch critical damage? A reszta to jest magical damage. To na razie ten będzie prościej zrobić. Tutaj musi nam critical hit wejść. No w sumie to wszędzie już mamy critical hit. Critical hit, critical hit. Jak nam potem wzrośnie, to będziemy mieli za dużo aż tego critical hitu. Już mamy 90 parę procent. No. To tutaj, jak nam wyjdzie maksimum HP, to też sobie tak zostawimy. To już nas nie powinno obchodzić. Co tutaj się stanie? Dobra, no to zamieniamy sobie to. Żeby tylko nie physical damage. No i critical hit wszedł oczywiście. Dobra, no to tutaj potrzebujemy teraz magical damage. Physical? Jest magical! Dobrze, jest magical. Dobra, to już tylko jeden gem nam został. Tylko jeden gem do zrobienia. Świetnie. To teraz jak to miało być? Tutaj critical damage jakby nam wszedł. Tak, tutaj musi być critical damage. Dobra, siadło. I teraz tutaj musimy mieć magical, a tu musimy mieć coś innego. No to tutaj musimy... Tylko nie physical, nie magical. Dobra, maximum HP. I teraz zostało nam jeden. Magical?
Physical na przykład. Kurde. Ale lipa. Tutaj potrzebujemy właśnie Magical. Już byśmy byli ustawieni. Już byśmy byli ustawieni. Ale jazda, no. Zabrakło nam jednego. Możemy też tak zrobić, bo już mi się tam nie chce biegać. Ja też wam przy okazji pokażę, że z takiego, z takiej skrzyneczki też może Binding Darkness wypaść. Kupimy sobie ich parę, może jakieś ulepszacze jeszcze nam nawet wypadną. To sobie coś spróbujemy podciągnąć naszego niebieskiego dużego. O, jest Binding Darkness, widzieliście? Siadło jedno Binding Darkness. Troszkę by ich trzeba zdobyć. Skrzyneczki, też takie Empower Game Boxy mogą z tego wypaść, więc sobie tutaj podkładamy. No i spróbujemy już. Nie chce mi się tam biegać. No chyba, że znowu nam nie siądzie to faktycznie. To było tutaj. Tak, jak znowu nam nie siądzie, to faktycznie trzeba będzie interweniować inaczej. Jest Binding Darkness, 2 wypadły. I 7 lapisów, dobra. Oj, módlcie się, żeby tu siadło. Gdzie ten nam został tylko? Uwaga, uwaga. To było tutaj. Magical, 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 dawaj. Jest! Siadło. No, czyli mamy praktycznie wszystko zrobione. Tutaj ewentualnie moglibyśmy jeszcze zamienić na procentowe maksimum HP. To już w zależności od tego, jak tam będzie nam, można powiedzieć, uciekał. Nie uciekał, rósł. Jak będzie nam rósł ten critical damage, czyli ta różnica do 100 będzie coraz mniejsza i potem to przerośnie, bo zobaczcie, jeszcze tutaj nie mamy żadnego, tutaj jeszcze w ogóle to ulepszymy sobie tego gema, to jeszcze nam ciutkę wzrośnie, jeszcze nie mamy żadnego primordiala, który nam zboostuje o 10% to wszystko, więc albo tak zostanie, że tylko na jednym gemie nie będzie, albo jeszcze na jednym zdejmiemy. No, ale tak to powinno do 100 dociągnąć. Jeszcze właśnie Alaya nie mamy, tego Hungry Hydra, która ma tam też chyba 3% critical hitu. Jeszcze może z jakichś smoków i tak dalej. Więc tutaj już kolejnych tych nie będę wrzucał, kolejnego critical hitu. Tutaj na pewno to, te co mamy tutaj już tam wystarczą. A ten sobie zamieniłbym na maksimum HP, bo więcej by nam dało coś takiego. Na procentowe maksimum HP oczywiście. No i tyle, już bym tutaj więcej nie zmieniał, ale na razie to tak może zostać, to już wszystko tu już jest poustalane. Nasz koeficjent, no 2,5 miliona, jest bardzo ładny. No i teraz tylko go zwiększać. Tutaj sobie jeszcze polapisujemy. Shad level, bardzo ładnie. 21, 22. 22 level. A zaraz 20, 21 tysięcy będzie. Tak, tutaj sobie ulepszymy to. Na razie nie potrzebujemy tych ulepszaczy, więc wszystko władujemy tak o. Może jeszcze nam jeden level siądzie, kto tam to wie. Nie siadł. No dobra, no to poczekamy. Niedługo będziemy otwierać dużo tych skrzynek Empowered Gemboxów, więc tam też ostro poleci. Tego Gemdustu to sobie też poulepszamy. No już tylko ten jeden gem został, nie? Teraz czekamy, aż wyjdą te nowe. No i jeszcze trzeba dzisiaj otworzyć skrzyneczki. Dzisiaj trzeba jeszcze otworzyć pełno skrzyneczek. No i znowu żadnego fragmentu. Ale lipa. Ja tu jeszcze mam jakieś skrzynki. Zobaczcie, tyle skrzynek otwieram i żadnego fragmentu nam nie wypada. Czy oni coś z tym Void Watcherem zrobili, że on w ogóle nie leci? A nie, jest, no patrzcie, wypadł jeden. W stylu skrzynek, nie? I tak je otwieram, bo chcę... bo chcę jajko zdobyć. I te fragmenty. I jeszcze Heart of Darkness, dużo by mi się przydało. A i tak je zdobywam. Mogłem je oczywiście na flux zamienić, no ale tam, kij tam z tym. Będziemy sobie otwierać, bo jeszcze dużo nam brakuje. Jest trzeci Void Watcher. Czwarty nawet, kurczę, 4 fragmenty. Ale jajka dalej nie widać, tamtego drugiego. Dobra, no to 8 fragmentów tutaj mamy. Nie wiem, no może to już w kolejnym odcinku, jak sobie te binding, nie binding,
Heart of Darkness. 75 mamy. O, jeszcze mamy parę skrzyneczek. To też sobie jeszcze otworzymy te 28 skrzyneczek na tym razem. Zrobimy sobie kolejnego smoka. Troszkę sobie w dziodzie mastery podciągniemy. O, ogólnie w następnym odcinku mastery troszkę podciągniemy. Dobra. To jeszcze bym mógł sobie zboostować jakąś statystykę. O, na przykład tą. On dwa te ulepszacze. Troszkę się podciągnęliśmy. 10 power ranku, czyli w następnym odcinku oczywiście na bank już przebijemy. Na bank już przebijemy 21 tysięcy. Dobra, to tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy statystyki. Teraz tylko się ulepszać. Trzymajcie się oczywiście. Do zobaczenia w kolejnym.